Witajcie moi drodzy, zapraszam Was ponownie na hol domowy. Tym razem opowiem Wam trochę o takich sklepach typu wszystko po 5 zł i tak dalej. Jak wiadomo, jest to jedna wielka ściema, jeśli chodzi o nazwę, bo raczej nie ma tam wszystkich rzeczy po 5 zł. Są oczywiście i tańsze, i droższe. Tak zazwyczaj jak się wchodzi do takiego sklepu, to po prostu wieje badziewiem. Tak mi się rzucają w oczy takie badziewne rzeczy, ale zawsze gdy przychodzę koło takiego sklepu, zawsze do niego wstąpię, ponieważ czasami można upolować naprawdę bardzo fajne rzeczy w niskich cenach. Także myślę, że mój film może być takim filmem, który troszeczkę Was przekona do zerknięcia czasem do takich sklepów. Bo naprawdę, jeśli chodzi o rzeczy do domu, całkiem ciekawe perełki można tam upolować. Także zapraszam do oglądania. Więc zacznę może od doniczek. W poprzednich filmach one stały gdzieś tutaj w tle i dużo osób pytało się, skąd one są. Ja powiedziałam, poczekajcie chwilę na haul i zaraz Wam o tym powiem. Więc niektóre osoby pisały, że są to doniczki z IKEA. Tutaj bym się zgodziła, bo są bardzo podobne. Tylko, że są plastikowe, słuchajcie. Jak wiadomo, to z tego co się nie mylę, to właśnie w IKEA są takie metalowe i są w kolorze tylko białym. Ja znalazłam właśnie w sklepie po 5 zł takie plastikowe doniczki. Stały jedna w drugiej, po 5,50 kosztowały. Niestety nie miały tutaj podstawek. One są tu przezroczyste, z dziurkami po prostu, czyli niby można do nich jakiś kwiatek włożyć, aczkolwiek ja nie do tego celu je kupiłam. I zobaczcie, w ogóle nawet fajnie wygląda, jak się jedną w drugą włoży i wtedy tak fajnie wystają różne kolorki. Można tutaj też to poprzemieniać jakoś tak. W każdym razie bardzo mi się one spodobały. Były różne kolory, ale ja wzięłam właśnie ten biały i ten taki pastelowy, błękitny, no i ten różowy, koralowy też mi się spodobał. Więc jak po 5,50 za sztukę, to naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie. Więc się skusiłam. Ja kupiłam te wszystkie rzeczy w Siedlcach, wszystko po 5 zł. Tak jak szukałam w Warszawie takich sklepów, to naprawdę ciężko mi było, powiem Wam, znaleźć. No i nie powiem Wam, w których konkretnie sklepach kupiłam, bo szczerze nie pamiętam, ale wchodzę do tych wszystkich, które widzę, także polecam zaglądać, postawię sobie z tyłu. W tym samym sklepie kupiłam również taką podkładkę filcową. Takie podkładki filcowe już od dawien dawna są w ofercie praktycznie we wszystkich sklepach. Ona jest taka szara, ja teraz się głównie skupiam na dodatkach szarych, białych, pastelowych i kosztowała, słuchajcie, 4,30, więc cena też jest bardzo ładna. Myślę, że tam jako ozdoba się przyda. Zresztą tu gdzieś za mną, nie wiem, czy będzie widać, czarna leży bardzo podobna, kupiona pewnie w Biedrze, w różnych sklepach, w Home & You, w Pepco, w Jysków, naprawdę wszędzie można to dostać, ale 4,30 to uważam, że naprawdę dobra cena. Często też mnie pytacie, gdzie dostać fajne kominki do olejków, czy to do wosków. No i ja od razu mówię, sklepy wszystko po 5 zł. Bardzo, ale to bardzo dużo można ich znaleźć i słuchajcie. Ja zobaczyłam taki, była też odwrotna kolorystyka, czyli tutaj była czarna miseczka i biały spód, ale stwierdziłam, że jak się pali ten tea light na dole, to i tak się trochę smoli, więc nie będzie widać tego brudu. Kosztował on 7,50 i ja szukałam od dawien dawna kominka do olejków, ponieważ wiecie jak to wygląda, wosk wkładamy i się roztapia. A jeżeli chodzi właśnie o olejki, to lejemy wody i kilka kropel olejku i to zaraz wyparowuje, więc miałam takie płytkie kominki i trochę mnie to wkurzało, zobaczcie tutaj. On jest naprawdę głęboki, także myślę, że nie będę miała teraz problemu, bo wiecie, czasami się zapala ten kominek i się zapomina o tym, że jest ta woda i później on się jara i pali się i pali. I chyba Kajmanowa coś mówiła, że jej w ogóle kominek wybuchł czy coś tam, nie wiem. Więc tutaj myślę, że nie będzie takiego problemu, że się zapomnę, bo naprawdę miska jest bardzo duża. No i kolorystyka, taki bardzo klasyczny ten kominek, taki prosty, słuchajcie, bo bardzo dużo jest jakichś tam zdobionych z jakimiś chińskimi znakami, takich różnych pierdu, ale ten naprawdę przyciągnął mnie i mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Zaglądajcie, kochani, również do kwiaciarni, ponieważ w kwiaciarniach można znaleźć fajne rzeczy, tak jak ja na przykład mam dwa wazony. Słuchajcie, były one przecenione na 7 zł, po 7 zł sztuka, bardzo ładne, podobają mi się. Może jakoś tam, wiecie, dużo wody nie pomieszczą teraz raczej na pojedynczy kwiatek, bardziej w celu ozdobnym je kupiłam niż do jakiegoś użytku. Ale po 7 cyrków bardzo fajnie. I w ogóle gdzieś ostatnio wyczaiłam, słuchajcie, taką stronę, ktoś gdzieś chyba na jakimś blogu pisał czy coś, że są takie hurtownie z dodatkami do domu i są w takich większych miastach one, a można też internetowo zamawiać, ale są tylko dla osób, które posiadają firmę, bo tylko tak można się zarejestrować, tam podając NIP, takie różne rzeczy. Ale patrzyłam i takie ceny wcale aż tak atrakcyjne nie są.
Więc w sumie co się dziwić, że te wszystkie rzeczy w tych kwiaciarniach są drogie. I jeżeli jesteście Siedlec, to ja Wam polecę jedną kwiaciarnię, w którym są miód rzeczy, po prostu przepiękne, w takim białym kolorze, piękne. Jest to kawiarnia? Kwiaciarnia koło Kropa dawnego. Teraz tam jest Ziko Apteka i tam zaraz jest po prostu na tej uliczce kwiaciarnia. Zerknijcie. Nawet jak będziecie przychodzić na wystawie, to zaraz koło przystanku, to naprawdę fajne rzeczy tam są. Bardzo ładne, bardzo. Także ja tam kupiłam te moje rzeczy na przecenie i polecam zaglądać do kwiaciarni. Jeśli chodzi o sklepy, wszystko po 5 zł. Nie wiem, czy pamiętacie mojego daily vloga, moją historię z dywanem, który zniknął w taksówce, ale taksówkarz go nam przywiózł, także w ogóle props, jestem bardzo zdziwiona. Tutaj odkleję tą taśmę, żeby mi się ten dywan nie niszczył. Taki znalazłam dywanik. Patrzyłam kilka różnych szarych kolorów, ale ten jest taki miły, ja po prostu ja przywiosłam go do domu i ja po nim chodziłam z tubkami gołymi, po prostu jest świetny. 17 zł 97 groszy, 18. I on ma chyba, nie wiem ile, zaraz wam przeczytam. I to jest 80 na 120 cm. Nie wiem, gdzie go jeszcze położę, ale mówię, kurczę, jest taki, tylko jeden był taki miły i mówię, biorę go, gdzieś tam się rzuci, czy tam przy łóżku, czy przy stoliku, czy przy kanapie się przyda. Zobaczy, jest bardzo ładny kolor, także znalazłam taki dywanik i myślę, że tam będę też zaglądać do sklepów takich, wszystko po 5 zł, bo czasem dywany się zdarzają i są dobre ceny, słuchajcie, ja byłam przekonana, że za dywan to trzeba zapłacić, za taki to minimum ze 100, a tu 18 złotych, super. Dobra, odkładam go. I ten dywan kupiłam na rogu za Pepco. Pułaskiego, jak się skręca. Tam kiedyś po schodkach był taki ciuchland, a teraz jest wszystko po 5 zł. I kupiłam również lustro. Tu jest moje lustro. Już Wam pokazuję, rozpakuję. Dobra, jestem. Tak właściwie, zanim Wam jeszcze pokażę przód, lustro jest wykonane z plastiku, a lustro nie jest lustrem, tylko lustro jest chyba też plastikiem, ale w każdym razie kosztowało 22 czy 23 zł. Zaraz sprawdzę, jaki to jest wymiar. Nie wiem, było jeszcze większe i było nawet przecenione, ale nie chciałam, słuchajcie, większego, bo stwierdziłam, że no nie wiem, gdzie ja to położę w końcu. 30 na 60 cm. Dobra, pokażę tak, żeby nie było widać bałaganu. Bardzo ładna ramka biała z takimi srebrnymi elementami. Fajnie się prezentuje. Jest duże. Więc myślę, że gdzieś je użyję i za 20 kilka złotych, powiedziałam, biorę. O, tutaj macie, jak się z bliska przedstawię. Nie wygląda wcale kiczowato. Wygląda całkiem ładnie, jak na 20 kilka złotych i jak na lustro z plastiku. Został mi jeszcze sklep Kik. Nie wiem, w jakich on jest miastach. Zerknijcie sobie w internecie, wpiszcie Kik, sklep, tam powinno coś takiego być. I w tym sklepie bardzo dużo jest przecen, ale też dużo rzeczy nie na przecenach, bardzo ładnych do domu, więc pokażę Wam, co tutaj upolowałam. Na przykład to są dwie naklejki na ścianę. Mam jeszcze w kolorze szarym, tylko już rozpakowane. Tutaj są dwie sztuki w opakowaniu, chyba tak. I kosztowały 2 zł, nie wiem z ilu przecenione. Właśnie na Instagramie wstawiłam fotkę razem z tymi wazonami z kwiaciarni. Ja stwierdziłam, że ja to będę używać jako takie podkładki filcowe właśnie, nie jako naklejki na ścianę. No i wskusiłam się na takie miętowe, pudrowo-różowe i szare. Mam tutaj szare i jeszcze drugie miętowe. Za 2 zł komplet, więc naprawdę się opłacało. Tutaj te serce to mi mama wyczaiła. Pamiętam właśnie, jak nagrywałam haul z Empika i wstawiałam w ogóle zdjęcie na Instagramie i daily vlog był. I ludzie się pytają, o Paula, jaki to Empik, który daje siatki z Kika? W Empiku masakrycznie nie mogliśmy się zapakować, więc mamuśka poleciała do Kika, bo tam są duże reklamówki. Mówię, nie, mówi tak, nie chcieli mi sprzedać tych reklamówek, więc wzięłam coś, ci kupiłam. Bardzo dobry wybór, słuchajcie. Za 4 zł, nie wiem z ilu przecenione, bo cena zaklejona, takie serduszko biało-miętowe. Gdzieś do powieszenia. Strasznie mi się spodobało, słuchajcie. Jak później poszłam tam jeszcze, to nie było takiego drugiego, ale bardzo ładne. I pokażę jeszcze takie rzeczy, które nie były na przecenie. Ale przeceny tam są hitowe. Też za 2-4 zł można super rzeczy dostać. I znalazłam, słuchajcie, takie spinacze. Od dawien dawna obserwuję właśnie taki trend już na ozdobne spinacze i podoba mi się taki pomysł DIY, może coś takiego właśnie zrobię na moim kanale z użyciem właśnie spinaczy. I tutaj jest 6 sztuk gwiazdki, biała, błękitna i szara. Tutaj biała, ciemna, mięta i szara i taki komplecik kosztował 4 zł.
więc stwierdziłam, że wezmę dwa, bo nie wiedziałam, na które się zdecydować. Dobrze, że wzięłam, bo później tego już nie było, chciałam sobie dokupić, także tak. No i tak sobie myślę, że to by było na tyle w tym holu, ale nie martwcie się, na pewno będzie ich o wiele więcej, ponieważ ja cały czas wchodzę do tych sklepów, wszystko po 5 zł. Cały czas obserwuję, co tam jest ciekawego. Dużo też jest na przykład ładnych kubeczków, jakichś miseczek, słoików takich ładnych, przezroczystych. Super, naprawdę są fajne rzeczy, wazony, doniczki i zaglądam tam. Pomimo tego, że jak wchodzi się i na pierwszy rzut oka widzi się kicz, to warto jednak się rozejrzeć, ja Wam polecam. I koniecznie dajcie mi znać, czy Wy robicie zakupy w sklepach wszystko po 5 zł, jestem ciekawa. A może nigdy tam nie byliście i przekonaliście się po moim filmie, także dajcie mi znać i dajcie mi znać, gdzie mogę dostać jeszcze fajne rzeczy, fajne dodatki do domu. Bo wiem na pewno, że Pepco, Empik, Home & już zahaczyłam, Kika też, wszystko po 5 zł. Wiem, że Jysk jeszcze, ale z takich tańszych sklepów. Dajcie mi znać, gdzie robicie zakupy domowe, może jakiś sklep internetowy, też z chęcią skorzystam. No i tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do kolejnego filmu, pa, pa!